Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj uzupełnimy sobie mały zestaw z LEGO City. Przed wami wóz strażacki 4x4. Siedem elementów za 46 zł katalogowo. Mógłbym powiedzieć, że taniej w Alto, ale jestem w porządku i powiem, że jest tylko ciut taniej, bo ten zestaw po prostu w wielu miejscach jest dużo tańszy. I kolejny raz w sumie widzę taką zależność, że te małe zestawy w Alto są niewiele tańsze. Może pora to zmienić. Tak wygląda kartonik. No i jeśli chodzi o zawartość, mamy tutaj mały pojazd, mamy kawałek drzewa, kota, który utknął w ogóle. Co się dzieje w LEGO City, że te koty non-stop włażą na drzewa i musi przyjeżdżać do nich straż pożarna? Jeszcze zachęcać je rybą do zejścia z drzewa. Oczywiście, jak już złodzieje się gdzieś włamują, to gdzie? Do fabryki sardynek. No bo może oni kradną, tam te koty ściągają na te drzewa. O co chodzi w ogóle? Niech mi ktoś to wyjaśni. Czemu tam się dzieją tak absurdalne rzeczy? Jak już kiedyś dojdę do tego, dlaczego w LEGO City dzieje się tyle zła, to z wami się podzielę. A jeśli wy się dowiecie, to też mi dawajcie znać. No dobra, pora uratować kotka. Najważniejszą częścią tego zestawu są skrętne osie, bo można jeździć zygzaczkami, można ślimaczki, jakieś tutaj ósemki kręcić i te sprawy. Tak to wygląda. Mamy niewielką instrukcję z renderem, no bo zestaw dość świeży. Mamy dwa worki, mamy jedną płytkę, na której postawimy sobie to drzewko. I to wszystko, jeśli chodzi o ten zestaw. Nie ma tutaj nic więcej. Idę go poskładać. Okej, zestaw złożony, ja tak patrzę i zastanawiam się, czy to strażaczka, czy raczej strażak, a trochę z daleka wygląda jak premier. No, pewnie jeździ gasić pożary. Dobra, drzewo jest kwadratowe, jak to wiele drzew w LEGO. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, zaraz je sobie pooglądamy, to może w ogóle zacznijmy od drzewa, a potem zerkniemy na samochód i figurkę. Nie wiem, czy kiedyś nadejdzie taki dzień, gdzie drzewa w LEGO zaczną porządnie wyglądać. No, zobaczcie, jak to się prezentuje. Kilka liści spadło, mamy tutaj drabinę. Swoją drogą, jak strażak ma wejść po tej drabinie, ściągnąć kota, jak ta drabina jest tak niska. No i tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, takie ognisko, które możemy przewrócić. I wtedy liście, które spadły, a są suche, zaczynają się palić. No i kotkowi też może się coś stać. Sam kotek jest bardzo mały. To jest takie, raczej powiedziałbym, nieco wyrośnięte kociątko. Nie jest to dorosły kocur. Te są zdecydowanie większymi odlewami. I to chyba tyle. Myślę, że nie ma sensu opowiadać więcej o tak małej konstrukcji. Żeby kot zszedł z drzewa, trzeba go czymś zachęcić. Rybą, która jest od kota większa. Myślę, że on mógłby jeść ją przez dobre 3 dni. Co do samej figurki, to nie no, to jest pani strażaczka, jednak nie pan strażak. Po prostu ma tak niepozornie pomalowane usta. Z tyłu nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. Bardzo ładnie prezentuje się to nakrycie głowy, bo mamy tutaj taki strażacki hełm, który ma dodatkowo przesłonkę. Jeśli chodzi o nadruki, jest nieźle, bo zadrukowane są i nóżki, i tors. A co do pojazdu, bo figurkę już możemy odłożyć do tyłu, no to cóż, samochód jest taki, powiedziałbym, dość zwinny. Możemy wsadzić do środka minifigurkę, możemy sobie podnieść dach, mamy tutaj sygnalizację świetlną, mamy też miotacz groszków, który naturalnie ma imitować taką strażacką sikawkę. No i jeśli chodzi o wykończenie, pojazd jest nieduży, ale jak na te gabaryty prezentuje się całkiem nieźle i co najważniejsze, ma skrętne osie, więc możemy sobie skręcać w jedną, w drugą stronę i dzięki temu spełnią swoją rolę. Ładny, nieduży, zgrabny pojazd, estetycznie wykonany, no zdecydowanie na plus. Jeszcze kilka lat temu triumfy święciły zestawy startowe z LEGO City, które ja uwielbiałem, bo to był taki wstęp do podserii z LEGO City, gdzie mogliśmy się z nią zapoznać, dostać tam kilka minifigurek, dostać akcesoria i to naprawdę były świetne rozwiązania. Takie miejskie battle packi. Tutaj już tego nie ma, ale mamy też coś, co może być fajnym wejściem w klimat strażacki. Samochód prezentuje się estetycznie, drzewo, jak to na standardy LEGO, jest po prostu kwadratowe, jest kod, jest figurka, jest trochę akcesoriów, zdecydowanie
pytanie, zestaw spełnia swoją rolę. On może po prostu stać gdzieś niedaleko kasy sklepowej, żeby przy okazji zakupów dokonać takiego zakupu spontanicznego. Zestaw mogę wam polecić, a drzewo raczej sugerowałbym wam przebudować, żeby ta jego korona była zdecydowanie pełniejsza, bo wygląda jakby już było spalone, ale są na nim kolorowe liście, więc raczej jednak ten pożar nie nastąpił. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!